Nie myśli się w głowie, że nikt nie poczuł się za to odpowiedzialny, że nikt nawet nie złożył, nie wiem, symbolicznej próby złożenia dymisji, że nikt nie poczuł odrobiny honoru. I jeżeli my wybierzemy tego właśnie reprezentanta, tego prezydenta, no to w gruncie rzeczy powiemy również, że tak naprawdę to taka katastrofa, to prawda, przejdziemy na tym do porządku rzeczy. Tak jak przejdziemy do porządku rzeczy nad różnymi innymi rzeczami, które nam mówiono, przejdziemy do porządku rzeczy nad tak zwaną postpolityką, przejdziemy do porządku rzeczy nad palikotyzacją polskiej polityki, przejdziemy do porządku rzeczy nad nagonką medialną, która była i tak dalej. I w związku z tym, ja myślę, prawda, to będzie jakby zezwolenie tej władzy, która mówi teraz o sobie pana Kowalskiego, że potrzebuje jeszcze 500 dni, tak jakby nie rządziły już od 3 prawie lat, że potrzebuje jeszcze więcej władzy, żeby, dzisiaj słyszałem to przed chwilą, żeby pensje nauczycieli ciągle jeszcze rosły, autostrady były budowane. Więc dlatego ja mówię, że dla mnie byłaby to jakaś abdykacja. Abdykacja nas, wszystkich obywateli, niezależnie od jakie są konkretne nasze funkcje, z tej funkcji, z której nikt nas zwolnić nie może, mianowicie z funkcji suwerena tego kraju. To znaczy ludzi, którzy mówią, sprawdzamy. Ludzi, którzy mówią, wy jesteście odpowiedzialni wobec nas. Tak? A jesteście odpowiedzialni również za to, jak przygotowaliście tę wizytę w Katyniu pod względem bezpieczeństwa, pod względem dyplomatycznym i tak dalej. W związku z tym ja uważam, że w tym sensie, ponieważ jeżeli my wyślemy taki sygnał do rządzących, a ci rządzący to nie jest tylko ta partia, tak? Myśmy widzieli wszyscy tych państwa, ten salon, który się zebrał w łazienkach, możemy się przejść po uniwersytetach i wiemy, jak dużo naszych kolegów uniwersyteckich, może znaczna większość wspiera, bojąc się na przykład frustracji albo ze względów ideologicznych. Otóż to będzie znaczyło, że my jakby scedujemy, powiemy, w zasadzie możecie robić z nami co chcecie. Tak? My rezygnujemy z tego, z odpowiedzi, z tego właśnie tej roli, która jest podstawową rolą demokracji, prawda? Ponieważ nie może być demokracji wtedy, kiedy rządzący się czują nieodpowiedzialni. A reakcja posmoleńska, sposób prowadzenia tego śledztwa świadczy o tym, że ta władza czuje się nieodpowiedzialna. Tak? Oczywiście ona się boi. Ja słyszałem też wypowiedź pana Donalda Tuska, który powiedział w pewnym momencie, że on się boi, strasząc Jarosława Kaczyńskiego, powiedział w pewnym momencie, to będzie prezydentura zemsty. Tak? Dla mnie to jest wyraz pewnego strachu, utajonego strachu. To jest pytanie, dlaczego on się boi. Ja się to Smoleński to jako oddzielny punkt traktujemy, dobrze? Ale ja chciałem wykorzystać to, co państwo teraz powiedzieliście, do takiego rachunku, który nas tutaj w Gdańsku dotyczy. Pani Dobrzyńska, oczywiście to jest utrwalona teza o tej różnicy między tymi dwoma Polskami z pewnością należy uznać ją za prawdziwą. Z drugiej strony pan profesor mówił o zwątpieniu w stosunku do współczesnego społeczeństwa polskiego, ale te dwie rzeczy, szczególnie powiedziałbym boleśnie się odczuwa tutaj w Gdańsku. Przecież to tu, w 80 roku, w sierpniu 1980 roku myśmy przeżyli to cudowne poczucie właśnie wspólnoty nie tylko między sobą, ale w najwyższym stopniu może tutaj w tym mieście między sobą, ale również z całą Polską. I dlaczego? A Gdańsk jest tym przecież miastem po imigracyjnym, Berlina w mniejszym stopniu, ale też Trójmiasto jest jakby całej aglomeracji jest po imigracyjna. Szczecin, który odegrał ważną rolę w tworzeniu Solidarności, miasto po imigracyjne w 100%. Jak to się stało, że my w tym swoim własnym solidarnościowym gnieździe jesteśmy w mniejszości, nie powiem obcy, ale w mniejszości. No dam taki przykład.
Chciałbym również obcy. Już Sopot ma plac imienia Arkadiusza Lewickiego i Józefa Smoleńska, ale walka o to, żeby jakieś miejsce nazwać imieniem Lecha Kaczyńskiego trwa i nie kończy się, prawda? Więc tutaj co się stało? Jak Państwo rozumiecie, jesteście gęszczanami, więc ta ocena będzie szczególnie obiektywna. Jak to jest możliwe, że w takim mieście jak Gdańsk, w którym mieście w ogóle właśnie Platforma odnosi niebywałe, niesamowite, cały czas olbrzymie sukcesy? A więc jeśli można, to ja pozwolę sobie zacząć od kontynuacji tego wątku, o którym Pan Profesor mówił, że to nie są zwyczajne wybory i że są one ważniejsze. Ja też uważam, że są niebywale ważne dla takiej przyszłości, w której, żeby nawiązać do tego, o czym mówiłam poprzednio, ja pokazując dwie strony polskiej wspólnoty, bo nie ma dwóch społeczeństw polskich. Jesteśmy wspólnotą, problem polega na tym, która część której narzuci normy postrzegania naszej tożsamości narodowej i naszej jakby wzajemnej lojalności. A paradoksalnie powiedziałabym, że Wajda miał rację, tak? Toczy się wojna o wspólną tożsamość, bo ta pomigracyjna Polska, ona jest różna w różnych regionach, no Gdańsk akurat miał tę siłę wspólnoty w tamtych latach niebywałą i otworzył tą szansę dla całej Polski, ale tak naprawdę ja rozumiem, dlaczego tak wygląda Polska pomigracyjna. Ja socjologicznie rozumiem, że ona się zakorzenia, ale rzecz polega na tym, jak tę wspólnotę kształtujemy w tym starciu, ale nie dlatego te wybory są takie ważne. Te wybory są moim zdaniem ważne, ponieważ ja diagnozuję sytuację począwszy od momentu, kiedy okazało się, że żadnej koalicji Platformy z PiS-em nie będzie, co ja się przyznałam chyba w takim wywiadzie dla Teologii Politycznej, który jest na stronie, że od początku, bardzo przepraszam, może byłam w zdecydowanej mniejszości, nie miałam cienia zaufania do Platformy Obywatelskiej. Znaczy, dla mnie konstrukcja trzech wysokich, przystojnych panów jest podejrzana z góry, dlatego że tak się nie konstruuje partii politycznej, jakby się konstruowało prowadzących program w telewizji, prawda? A oni byli nie tylko wysocy i przystojni, ale jeszcze obstawiali wszystkie trzy strony okrągłego stołu. Jeden był okrągłostołowy rządowy, drugi był konserwatywny, a trzeci był liberał. Gdybym układała wizerunek produktu, który ma być dobrze sprzedany, to też bym to tak skonstruowała. Nazwa genialna. Platforma Obywatelska nie sugeruje żadnego programu politycznego, zresztą trzech tenorów obstawiało, wydawałoby się, całą scenę polityczną. Platforma Obywatelska w nazwie przypomina jedną Rosję, tak? Tylko Polacy nie mogą być nacjonalistami, więc nie narodowość, tylko obywatelskość weszła w nazwę. No i ja bardzo przepraszam, ale w tamtych czasach wymyśleć jako główny, jak ja to nazywam populizmem inteligenckim, jako główny motyw programu to, żeby nie finansować z budżetu partii, kiedy wiadomo, że one są zależne od biznesu i ścisłe powiązanie z biznesem daje przewagę, sprawiało, że ja rzeczywiście tej partii, ja bardzo przepraszam wszystkich wspaniałych ludzi, którzy wybierają Platformę, ja tej partii od początku nie ufałam, jeśli takie słowo, i nie potrzebuję.